odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie przebudowy ulicy Sobieskiego na osiedlu Żądz. Na spotkaniu obecni byli radni Tomasz Smolarek i Michał Czepek, a także przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej. Ostatnie spotkanie bardzo burzliwe, tutaj wiele kontrowersji, wiele uwag ze strony tutaj przybyłych. Jakie na tym spotkaniu Państwo mają, jaką Państwo mają ofertę dla mieszkańców? Co się zmieniło od poprzedniego? No, część uwag z panem projektantem nanieśli. Przedstawimy rondo na tym skrzyżowaniu, o którym była mowa, czyli z ulicą Konstytucji 3 Maja. Zaprojektowaliśmy więcej miejsc postojowych kosztem chodników niektórych, tak jak było to na tym spotkaniu, więc myślę, że mieszkańcy powinni być zadowoleni. To z finansowaniem projektu, bo tutaj chyba zaszły jakieś zmiany. Trochę zostało dołożonych pieniędzy, więc jeszcze póki projekt nie jest ukończony, jakby nie mamy całkowitej wartości, nie znamy zadania, więc będziemy, myślę, w miesiącu kwietniu ogłaszać przetarg na roboty budowlane i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kiedy planowane są rozpoczęcie prac i ewentualne zakończenie? No, wiosną przyszłego roku. No nie zawsze wszystkich można pogodzić, trzeba pewne racje wyważyć, tutaj rowerzystów i pieszych, a także użytkowników samochodów. Jak pan się zapatruje na te sprawy, które w tej chwili są dyskutowane? Przede wszystkim bardzo się cieszę, to ważna sprawa, że ulica Sobieskiego zostanie przebudowana, czas najwyższy. Najważniejsza sprawa w mojej ocenie to nie stracić miejsc parkingowych. Podczas pierwszego spotkania mówiliśmy tutaj jasno, że tych miejsc możemy stracić dużo, jeśli chodzi o wstępne plany, które przygotował Urząd Miasta. Ja mam nadzieję, że dzisiaj po przemyśleniu przez Urząd Miasta naszych propozycji, głównie... To propozycje może, o przypomnienie. Przede wszystkim, żebyśmy nie tracili miejsc parkingowych. Ja dzisiaj nie powiem, ile to było miejsc straty. To było gdzieś około setki, jeśli dobrze pamiętam. I ja mam nadzieję, że te... Z parkowaniem na Żądzu są duże problemy. No, oczywiście, że są duże problemy. Miasto jakby nie daje nam nic w zamian. Równie dobrze możemy także powiedzieć o tym, że spółdzielnia nam nie daje nic w zamian, ale musimy się w takim razie znaleźć w takich realiach, jakich możemy. Czyli jeżeli mamy na tę chwilę ileś tych miejsc parkingowych nie możemy tracić. Samochodów przybywa. Wiceprezydent Grudziądza Marek Sikora po naniesieniu propozycji, jakie mieszkańcy osiedla zaproponowali na pierwszym spotkaniu, przedstawił obecny stan projektu. Rząd jest wyjątkowo zielonym osiedlem, z bardzo zadbanymi trawnikami wewnątrz osiedla i takich dodatkowych pasów zieleni pomiędzy chodnikami, a jezdni my nie potrzebujemy tutaj, bo po pierwsze uszczupla to bardzo pas drogowy, w związku z tym jest węższa jezdnia albo znikają nam miejsca parkingowe, a po drugie mamy taki przykład koło Babilonu, gdzie się mieci uchaliny, gdzie jest czasem punkt szkolny tutaj u góry, koło przychodni. Tam jest taki pas zieleni, od kilku lat tam płaciliśmy, żeby utwardzić to miejsce do parkowania, bo mieszkańcy i tak tam parkują. Tam jest znak zakaz wjazdu dla wszelkich pojazdów bez karetek i tak dalej. Ten znak jest tak naprawdę martwy i tak każdy korzysta, wjeżdżając pod blok, choćby wyładowując swoje, że tak powiem, zakupy i tak dalej. Można by tam wstawić równie dobrze znak zakaz postoju powyżej 3 minut. Do 3 minut można by wjeżdżać pojazdem, że to nikomu nic nie zagraża. No, nie myślę, że w ciągu 3 minut pożar na tyle się zmieci, czy jakieś zagrożenie, gdzie służby odpowiednie reagują i tak dalej. Dzięki sklepu Rządzik, nie? I te wieżowce na rogu, co są, tam zauważyliśmy, że wszyscy kierowcy się przenieśli tam na nasz parking, nie? I tam jest katastrofa, nie wiem, czy tam nie mają parkingu, czy zabrali im, czy... Chodzi o to, żeby szło tam powiększyć, to też może być dla mnie. W miarę posiadanych środków i w miarę możliwości tych miejsc parkingowych staramy się, żeby było jak najwięcej. Teraz był przystanek autobusowy, co było zabrane nam parkingi, a teraz będzie tylko przystanek, ten parking będzie tam taki króciutki, tam chyba na 2-3 samochody. A gdzie następne samochody postawić? Jedną z ważniejszych kwestii był jednokierunkowy ruch na części ulicy Sobieskiego. Większość mieszkańców postulowała, by wybudowana tam droga była dwukierunkowa lub na tyle szeroka, by w przyszłości była możliwość ewentualnego powrotu do ruchu dwukierunkowego, gdyby jednak mieszkańcy stwierdzili, że będzie to dla nich lepsze i wygodniejsze. Budowa drogi węższej niestety zamknęłaby taką możliwość, bo wiązałaby się z kolejną przebudową, a jak mówią mieszkańcy, droga ta ma posłużyć przynajmniej 20 lat. Pod lasem był zlikwidowany. Istnieje możliwość poszerzenia tej drogi? Oczywiście, że tak. Teraz tak, panie prezydencie, tą drogę się robi przynajmniej na 20 lat.
koncepcja na razie jest jednokierunkowa. A nie daj Boże, jak się coś zmieni. I teraz tak, w przypadku awarii obojętnie jakiego samochodu. Jeżeli ustanie samochód drugi, już to nie ominie. A to możemy równie dobrze złożyć drugi, będzie to samo. Zrobienie chodnika, tak jak tam był zaznaczony, przy garażach, to jest bez sensu. Po prostu tak i tak nie będzie chodził. Dzisiejsze spotkanie rozwiało Pana wątpliwości, bo tutaj dużo Pan razy zabiera głos. Znaczy ja mam nadzieję, że będzie ten ruch dwukierunkowy. Może rzeczywiście być na próbę. Na razie jedno. W tej części pod lasem, tak? Tak, bo tam jest bez sensu ten chodnik, tak jak mówiłem, bo to jest bez sensu. Tam nikt nie będzie chodził. Ja w ogóle nie rozumiem, bo to jest prezydentem, tak próbowałem to zahaczyć. Tam są garaże, tylko tak w głębi. Jest dosyć duży plac, to jest właścicieli tych garaży, ale przecież to też można by wykorzystać. Nie wiem, w ogóle tego tematu nie chciał podjąć. Nie wiem. No nie. Jest pan za ruchem dwukierunkowym. Proszę? Czyli jest pan za ruchem dwukierunkowym na całej długości ulicy Sobieskiej? Ja jestem za ruchem dwukierunkowym na całej długości, bez chodnika po prawej stronie. Parkingów oczywiście jak najwięcej, bo brakuje na osiedlu. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Nie kombinujmy za dużo, poszerzmy i zróbmy tak, jak jest. Pana wątpliwości zostały rozwiane w jakiś sposób? Pana sugestie? Jak najbardziej. Między pierwszym spotkaniem a drugim spotkaniem z prezydentem całkowicie widzimy, że nasze postulaty i nasze jak gdyby sugestie zostały wzięte po wzgląd i jest to dla dobra mieszkańców, bezpieczeństwa i dla UE, żeby ten ruch na tym osiedlu odbywał się prawidłowo. W trakcie rozmowy notowano kolejne propozycje i uwagi mieszkańców. Sprawa parkingów okazała się ważna, ale nie tak jak komunikacja miejska. W tej sprawie było wiele głosów i uwag. Domkowi takie zostanie, to ja wracając z miasta, wysiada na samym początku osiedla. Jest to dwa wentyka. To jest przystanek na Łęgu. A jak już będzie przesunięty o jedno dalej, tam koło garażu, no to już cały... Ale dlaczego pani nie będzie? Bo on będzie jechał całą ulicę Sobieskiego, aż do ulicy Konstytucji 3 Maja. Dojedzie tutaj przy Kroszewskiego. Kto będzie koło? Ostatnio pan mówił, że być może ruch autobusów będzie się odbywał w obu kierunkach. Wszyscy byli prawie że przekonani do tego, że jest to bardzo złe posunięcie. I była też decyzja tego rodzaju, że na wszelki wypadek wybudujemy zatoczki po prawej i po lewej stronie, bo być może kiedyś się coś zmieni. 14 i 4 na tę pętlę zostaje, a może zrobić w ten sposób, żeby on tam miał tą pętlę, ale jak z miasta przyjeżdża ten autobus, żeby on przejechał przez całe osiedle, dojechał do ronda, które tutaj będzie wybudowane, tu byłby końcowy przystanek i od tego ronda do tej pętli pusty by jechał. Tutaj wszyscy wysiadają, koniec, autobus przejeżdża na pętlę i tam zaczyna swoją drogę i jedzie wtedy ponownie przez osiedle. I nie przesuwamy tego ronda. Autobus dostaje, autobus tam sobie powstać, czeka. W trakcie spotkania nie poruszono już kwestii ścieżki rowerowej, która była omawiana poprzednio. Decyzja zapadła. Wzdłuż ulicy Sobieskiego ścieżki rowerowej nie będzie, bo trzeba by ograniczyć ilość miejsc parkingowych, która ma wzrosnąć w nowym projekcie. Co z tymi ścieżkami rowerowymi, które wywołały tyle wzburzenia niektórych z mieszkańców osiedla? No nie, no o ścieżkach mówiliśmy od razu. Pan prezydent pomiał, że tych ścieżek po prostu ze względu na szerokość pasa drogowego nie da się w tym miejscu poprowadzić i ich nie będzie. Jeśli chodzi z kolei o ścieżkę rowerową, myślę, dobrze się stało, że nie idzie ona po linii obecnej ulicy Sobieskiego. No, byłaby to... Może da się jakąś ją przeprowadzić przez osiedle, bo jest bezmiar i dużo jest tych chodników wewnątrz osiedla. Jest taka propozycja, żeby ją nieco wyprowadzić, ale ja myślę, że najważniejsze dla samych kierowców i dla samych rowerzystów jest to, że ona nie będzie biegła przez ulicę Sobieskiego, względy bezpieczeństwa, ale przede wszystkim, no i wrócę tutaj, powtarzam się po raz kolejny, że gdybyśmy umiejscowili ścieżkę rowerową wzdłuż pasa drogowego ulicy Sobieskiego, stracilibyśmy ileś z kolei kolejnych miejsc parkingowych, a te, jak życie pokazuje, tutaj na Rządzu i chyba nie tylko, są na wagę złota. Może jako radni zaproponowalibyście tutaj piękne tereny nad Wisłą, też taka, to już od siebie, że tak powiem, może tam by ta ścieżka mogła być poprowadzona nad Skarpą gdzieś. Jest to dobry pomysł. Wiślana trasa rowerowa jest w trakcie, jak można tutaj powiedzieć, już budowy. Natomiast ja z niecierpliwością, z wielkimi nadziejami czekam, że to dzisiejsze spotkanie rozjaśni nam przede wszystkim, jak ta sytuacja komunikacyjna będzie przedstawiała się na osiedlu Rządz. I myślę, że mieszkańcy, którzy dzisiaj zdecydowanie liczniej przybyli niż na to pierwsze spotkanie, będą mieli takie same oczekiwania. Wszyscy uczestnicy dostali kalendarze na zakończenie spotkania. Związane to było z realizacją przebudowy Starego Miasta w Grudziądzu w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Grudziądza na lata 2009-2015.